Niemieccy eksperci, znaczny wzrost ryzyka eskalacji nuklearnej Ukraina. Niebezpieczeństwo eskalacji nuklearnej znacznie wzrosło. Eksperci z instytutów badawczych w raporcie Pokoju 2022 opowiedzieli się za dostawami broni dla Ukrainy i ostrzegli przed eskalacją nuklearną. Jak oceniono, kraje partnerskie powinny jednocześnie podnieść koszty wojny dla Rosji poprzez wsparcie militarne dla Ukrainy, sankcje gospodarcze i izolację dyplomatyczną, i pokazać dyplomatyczne wyjście z wojny. W corocznym raporcie cztery instytuty badań politycznych dostrzegają dramatyczne globalne konsekwencje rosyjskiej inwazji w Ukrainie. Ich zdaniem rosyjski atak realizuje cele imperialne i nosi znamiona wojny na wyniszczenie. Wstrząsa ona europejskim porządkiem pokoju i bezpieczeństwa i sprawia, że jego rewizja jest nieunikniona, informuje dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung. Kraje partnerskie powinny podnieść koszty wojny zgodnie z zaleceniami raportu o pokoju 2022. Niemcy i ich kraje partnerskie powinny z jednej strony starać się podnieść koszty wojny dla Rosji poprzez wsparcie militarne dla Ukrainy, sankcje gospodarcze i izolację dyplomatyczną, a z drugiej strony pokazać dyplomatyczny sposób wyjścia z wojny, tak aby rosyjscy przywódcy byli skłonni do negocjacji. Eksperci przewidują, że nawet w przypadku zawieszenia broni lub zaprzestania agresji rosyjskiej nie będzie powrotu do poprzedniego, kooperatywnego porządku pokoju i bezpieczeństwa w Europie. Stosunki z Rosją początkowo opierałyby się na zdolności do obrony i odstraszania, a dopiero powoli, jeśli w ogóle, mogłyby ponownie wykazywać elementy współpracy. Wojna w Ukrainie. Niebezpieczeństwo eskalacji nuklearnej znacznie wzrosło podczas wtorkowej prezentacji raportu. Politolog z Duisburga Tobias Debiel ostrzegł, że niebezpieczeństwo eskalacji nuklearnej znacznie wzrosło. W imieniu wszystkich autorów raportu Debiel poparł dostarczanie broni Ukrainie, ponieważ jest to dobrze uzasadnione prawem tego kraju do samoobrony. Debiel zaapelował też o zaoferowanie Ukrainie jasnej perspektywy przystąpienia do Unii Europejskiej. Szefowa Hamburskiego Instytutu Badań nad Pokojem Ursula Schroeder powiedziała, że dostarczanie broni Ukrainie przez Zachód jest nieuniknione. Celem musi być wykorzystanie sankcji, pomocy wojskowej i nacisków dyplomatycznych do stworzenia sytuacji, w której Ukraina będzie mogła prowadzić negocjacje pokojowe z Rosją z pozycji siły, uważa ekspertka. Zdaniem Schroeder konieczne jest rozpoznanie dojrzałego momentu, w którym rosyjskie kierownictwo zda sobie sprawę, że nie jest już w stanie osiągnąć swoich celów wojennych.